Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. W numerze takim, bym powiedział, abrahamowym Wiadomości Ludzkich, konkretnie numer 50, łamane przez 1100, ukazał się artykuł Plotka czy świadome działanie. Dla przypomnienia chcę tylko powiedzieć, że na jednych z ostatnich sesji mieliśmy w projektach uchwał apel do premiera związany tematycznie z podatkiem od budowli podziemnych w górnictwie. Jako stary radny przypominam sobie sytuację z 2002 roku, gdzie na tej sali omawialiśmy podobny projekt uchwały. Nazwałbym ją uchwałą podatkową Kołodki, która dotyczyła też przedsiębiorstw górniczych. I wtedy, w tamtych czasach, radni wedle poziomu swojej wiedzy i przekonani o doniosłości i randze tej uchwały, przyjęli tę uchwałę w głosowaniu, po czym zdecydowana większość radnych, a niektórzy siedzący na tej sali, została sponiewierana w całym mieście poprzez wywieszenie różnego rodzaju plakatów, afiszy, jacy to ci radni są źli. Dlatego, jak żeśmy na jednej z ostatnich sesji mieli projekt apelu, to wydaje mi się, że ze względu na ostrożność procesową tych radnych, którzy się na tym znają, wskutek niewiedzy i niedoczytania uchwały przez innych radnych oraz skutek czasookresu, mianowicie trudnej sytuacji kompanii węglowej i okresu barburkowego w górnictwie, projekt uchwały nie został przyjęty. I cóż później było dalej? Ano dalej, proszę Państwa, w mediach elektronicznych ukazały się pewnego rodzaju dyskusje, które aż kipiały od, ja to nazywam, niegodziwością. Od niegodziwości i zakłamania. Musimy sobie powiedzieć, co znaczy niegodziwy. Niegodziwy według słownika języka polskiego to jest osobnik, który postępuje nieszlachetnie. A jak postępuje nieszlachetnie, to znaczy, co robi? Ano krzywdzi inną osobę, mówi nieprawdę, czyli kłamie. I proszę Państwa, jeżeli do mnie zwrócono się o komentarz, to ja właśnie się odniosłem do niegodziwości tych osób, którzy są w opozycji do pani prezydent i którzy w eter drogą elektroniczną wysyłali nieprawdę. Stąd też i moje słowa w tym artykule. A żeby nie być gołosłownym, to zacytuję. I tu zwracam się, jak mnie oglądają z drugiej strony. Niejaki Rocho 1234, 4alicja.pl, Karlic 27, WP 1959R, 1 Patryk 69, 1 Zenio, Rychu.pl. To wszystko. W zasadzie brakuje tylko Mira. Rycho jest, Mire nie ma. A slogany mniej więcej takie. Pani prezydent Rudy Śląskiej chciała rękami Rady Miasta obłożyć kopalnię z jej terenu nowym podatkiem. Padające górnictwo obłożyć dodatkowym podatkiem od podziemnych. Chce zdołować kopalnię kolejnym podatkiem. Takie podatki, tak, podatki, mandaty, to jej wychodzi. Dziękujemy pani prezydent za tą cenną inicjatywę dla Rudej Polski. Wprowadzenie nowego podatku, ustanawianie nowych podatków. Działaniu pani prezydent, która swoim pomysłem na kolejny podatek. Najlepiej opodatkować, co się da. Tu coś, co mnie szczególnie ruszyło i nie tylko mnie. Zwolennicy pani prezydent nie lubią górników. To już jest totalna nieprawda. Z nowego podatku nałożonego na górników, zdymanie kopalń kolejnymi podatkami.
Trwa nie miałoby ceny nowego podatku. Otóż, proszę Państwa, odsyłam do projektu tej uchwały. Niech ci, którzy wypowiadają się w tym kontekście, sobie ją przeczytają. I chciałem w sposób zdecydowany powiedzieć, że żadnego nowego podatku od budowli podziemnych w tym apelu nie było. Miało to być wystąpienie do premiera o przyspieszenie prac legislacyjnych po to, żeby gmina wiedziała, co ma robić, jak naliczać, a najgorsze, proszę Państwa, w tym wszystkim jest to, że jeżeli by prawo działało wstecz i mielibyśmy zwracać to, cośmy już z kopalń dostali, to w tym przypadku byłoby to dla nas bardzo niekorzystne. W świetle uchwały, w świetle tego artykułu oświadczam, wprawdzie to nie jest oświadczenie, tylko to są wolne głosy, że osobiście uważam, że nikogo z poważnych osób na stanowiskach nie dotknąłem, natomiast w całej rozciągłości podtrzymuję to, co w tym artykule piszę. Wprawdzie to nie jest moja pełna wypowiedź, ale słowo niegodziwość jest tutaj jak najbardziej zasadne. Dlatego uważam, że niepotrzebnie niektórzy manipulują, może nie wiedzą ludzką, ale w taki sposób nie wypada postępować. I ci, którzy mnie słuchają, to chyba wiedzą, o co mi chodzi. Natomiast myślę, że tyle z mojej strony, bo obiecałem, że na sesji to poruszę. Może ze względu na to też, że mamy dzisiaj taki dzień szczególny, nie jestem zbyt jakoś mocno krytykujący w tym moim wystąpieniu, bo to nie jest sensem tego wystąpienia. Sensem jest tylko to, żeby jednak na drugi raz zwracać uwagę na to, co się mówi i nie przypisywać komuś nieprawdy, bo ja się do tego nie poczuwam. Dziękuję bardzo, pan radny Witold Hanke. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy, myślę, że to już czas, żeby zacząć składać sobie świąteczne życzenia. Dlatego mam przyjemność w imieniu Klubu Radnych Razem dla Rudy Śląskiej i Stowarzyszenia o tej samej nazwie złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Bożego pokoju, radosnych, rodzinnych, pobożnych świąt Bożego Narodzenia, bo nie może być inaczej. Życzę, abyście Państwo zaglądając do żłóbka znaleźli tam to, co najbardziej jest Wam potrzebne. Tam jest wszystko, wszystko, co każdy potrzebuje, tylko aby tego sięgnąć, trzeba się zgiąć, trzeba przyklęknąć, tak jak nad dzieckiem. Życzę zatem tego, abyśmy potrafili przygiąć się nad drugim człowiekiem, wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia i czerpać. Czerpać to, co jest nam najbardziej potrzebne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pan wiceprzewodniczący Marek Kobierski. Panie przewodniczący, panie prezydent, po tych pięknych życzeniach dziękuję. Ja muszę jeszcze wrócić do sprawy, którą poruszył pan Józef Osmynda, bo powiem szczerze, że ani ze mnie rycho, zbycho, ani coś tam, ale sprawa mnie dotknęła też osobiście. A mianowicie troszeczkę mnie też przeraził artykuł ten w Wiadomościach Ludzkich. To za chwilę o tym, o tej jakimś nowym stylu tej naszej gazety mimo wszystko, bo szkoda tylko, że zapytano jednego radnego, a nie zapytano kogoś jeszcze innego o zdanie z opozycji, a cytowano teksty z sesji. Ale to tak nie wygląda, panie prezydencie, czy to jest cytowane, czy to jest sesji, to nie jest, trudno odnieść wrażenie, jak to jest. Wydaje mi się, że to jest sesji. Tylko ja mam takie przykre odczucie, że tutaj zostanę zmieszany też, tak można powiedzieć, z błotem, w sposób taki dość dziwny i specyficzny, ponieważ pozwolę sobie zacytować wypowiedź mojego przedmówcy, wcześniejszego radnego Józefa Osmendy, która tam jest opublikowana. I ja ją przeczytam, żeby to jeszcze było wiadomo tutaj, o co chodzi, o co mi chodzi. Cytuję. Na zakończenie warto sobie zadać pytanie, o co w tym całym, jak się okazuje, niepotrzebnym zamieszaniu chodziło.
Radny SLD Józef Osmenda nie ma wątpliwości. Skoro nie udało się odwołać prezydent Dziedzic w drodze referendum, skoro nie wyszło z drugim referendum z powodu braku podpisów i skoro nie wyszło z nieudzieleniem absolutorium, to opozycja, szanowni państwo, to my, nie Rycho, Zbycho, Zdzicho, tam ktoś tam z tego forum, nie wiem z którego, ale to opozycja postanowiła uprzykrzyć życie prezydent Dziedzic, puszczając w miasto plotkę. A przecież wystarczyło dokładnie przeczytać cały apel, by zrozumieć istotę sprawy, podkreśla radny. Zastanawiam się, co nas jeszcze niegodziwego czeka z ich strony do końca kadencji i co jeszcze za kłamstwo wymyślą, by odzyskać władzę w mieście, dodaje. No ta niegodziwość mnie też zabolała, powiem szczerze, bo nie czuję się niegodnym i myślę, że nikt z nas nie jest aż na tyle niegodnym. I najbardziej mnie zabolało to w tej materii, że kolega radny jest przywołany jako radny SLD. Pozwolę sobie przywołać innego radnego z SLD, który dla mnie jest autorytetem w dziedzinie górnictwa, jest to Darek Potyrała, który namawiał nas do niegłosowania za tą uchwałą. Może żeśmy jej wszyscy nie doczytali, ale jeżeli mnie ktoś z branżą namawia do niegłosowania, potem jest dyskusja i w toku tej dyskusji wszyscy inni mówią, że nie, to szanowni państwo, ja zawsze mówię, ja się nie wtykam w lecznictwo, w górnictwo, nie wtykam się w sprawy społeczne, ja się wtykam w budownictwo, infrastrukturę, w nauczycielstwo. To są moje dziedziny. Ale nie w górnictwo, tam jest fachowiec. I to fachowiec klasy, można powiedzieć, europejskiej. Dlatego też posłuchałem jego zdania. I szanowni państwo, chyba nas więcej posłuchało, a najbardziej dziwi mnie to, że Józek też posłuchał tego zdania, Józku, bo w tym głosowaniu żeś głosował tak jak my wszyscy. Tu jest wydruk z tego głosowania. I tu, szanowni państwo, to jest wydruk z tego głosowania, jak żeśmy głosowali za tą uchwałą. Ja pozwolę sobie przeczytać. Wieszołek przeciw, Kobierski przeciw, Anna Łukaszczyk wstrzymała się, Beata Drzymała-Kuminiek wstrzymała się, Witek Hanke przeciw, Ewa Bąkała-Zawronek nie głosowała, Krzysiu Rodzow przeciw, Józef Osmenda przeciw, Henryk Piórkowski nie głosował, Darek Potyrała przeciw, Jan Mucha nie głosował, Józef Skudlik wstrzymał się, Jakub Wyciślik nie głosował, Władysław Dreja przeciw, Marek Wesoły przeciw, Kazimierz Myszur za, Barbara Wystrzyk-Beniger nie głosowała, Jarosław Kania przeciw, Cecylia Gładysz przeciw, Andrzej Stania przeciw, Joanna Kołada nie głosowała, Jan Wyżgoł przeciw, Tadeusz Grossmanie nie głosował, Michał Wieczorek nie głosował i Władysław Kucharski przeciw. To mnie zabolało. Szanowni państwo, szanujmy się. Szanujmy się. Każdy ma prawo się pomylić, każdy ma prawo głosować, ale nie jest to niegodziwość z mojej strony, bo jest to słuchanie mądrzejszych ode mnie w dziedzinach, na których ja się nie znam. I to tyle w tej materii, ale jeszcze w wolnych głosach chciałbym się odnieść do jednej rzeczy. Szanowni państwo, za blisko stoję, ta nasza gazeta, nasza, bo ja się też do niej poczuwam, że to z Wiadomości Ludzkie są nasze, ludzkie. Pozwolę sobie powiedzieć, że współpracuję z tą gazetą, współpracowałem, o, może tak, z tą gazetą długie lata, jeszcze jako, no dość trochę bardziej smarkaty synek, kiedy redaktorem była Basia Beniger, jako gdzieś tam szczaw z Rzegowa pisałem materiały o kościołach, o różnych innych miejscach ciekawych w Rudzie. Powiem szczerze, ale ta nasza gazeta mnie ostatnio przeraża. Boję się tej naszej gazety. Dlaczego? Dlatego, szanowni państwo, że nasza gazeta robi się jakimś pismem, nie wiem, kryminalnym czy czymś jeszcze, bo pewne tony, pewne opisy no są nie na miejscu dla tygodnika społeczno-kulturalnego, bo tak się mieni ta gazeta. Gazeta z naszych pieniędzy. Szanowni państwo, zawsze jest jakiś artykuł dziubiący tą paskudną, złą opozycję. Zawsze gdzieś tam musi coś być. W Wiadomościach Ludzkich z 27 listopada tego roku pisze o sprawdzaniu danych osobowych pani redaktor Herman Sopniewska. Szanowni państwo, tyczy się tu taki artykuł malutki, w taki mały zapis w tym artykule sprawdzali dane osobowe. Tyczy się ten zapis króciutki mojego kolegi Zbyszka Dążalskiego, który jest tutaj pokazany no prawie, że jako kryminalista, jako Zbigniew D. Szanowni państwo, jakiż to zabieg tutaj jest podjęty, że jest Zbigniew D. Ale żeby było samo Zbigniew D, to bym się nie buntował.
Ale dziś były prezes PWiK, a nie chcę komentować całej sprawy. No szanowni państwo, kto był prezesem PWiK? To wszyscy wiedzą. Tu nie jest naruszenie dóbr osobistych, bo tu jest cytat. Poproszono o komentarz pana Zbigniewa Domżalskiego. Więc pani redaktor mogła napisać, że pan Zbigniew Domżalski to a to powiedział, a nie Zbigniew D. No to już tak mi pachnie podejrzeniem. Pan Zbigniew D. był świadkiem w tej sprawie. Nie podejrzanym. Świadkiem w tej sprawie, którą umorzono. Więc szanowni państwo, no, dobry artykuł, odpowiednia sztuka manipulacji, bo tak to uważam. Też to pozwolę ocenić, nie wiem, czy nie wyląduje w sądzie, bo jak po następnych artykułach, o których będę mówić, widać, że prasa może wszystko, a my mamy być tylko pożywką dla tej prasy. Szanowni państwo, następny artykuł, który jest do skomentowania, to ten, o którym mówiłem wcześniej, bo można było zapytać kogoś innego jeszcze, innych radnych o komentarz do tego. Radnych opozycji. No, wymaga uczciwość prasowa, jak się chce być tygodnikiem społeczno-kulturalnym, wymaga wysłuchania dwóch stron. W każdej materii. No i szanowni państwo, najświeższa gazeta. Taki artykuł posła poniosło. No mnie by też poniosło. Jakby mnie ktoś włączył w dyskusję, w której nie brałem udziału, to by mnie poniosło. Ja się nie dziwię panu posłowi, że go poniosło. Komuś, kto zajmuje się przemysłem śląskim, komuś, kogo podejrzewać o szkodzenie Rudzie Śląskiej czy Górnemu Śląskowi, no to już by było daleko idące nadużycie. Tutaj, szanowni państwo, teraz strach jest, nie wiem, dzwonić do Wiadomości Ludzkich, czy nie nagrywają, czy powiedzą, że nagrywają, czy nie nagrywają. Bo wątpię, że pan poseł wiedział, że go nagrywają. Dzwoni chyba w prywatnej sprawie. Więc no, przykre. Po prostu przykre. A to nasza gazeta jest. Nasza. Nie wiem, czemu ma służyć ten artykuł i robienie z pana posła tutaj nie wiadomo kogo i jak postawianie, go w złym świetle. Na szczęście znam pana posła Tobiszowskiego i wiem, że ten artykuł, który ma tutaj go pokazać jako człowieka wpływowego, straszącego, jest tylko artykułem prasowym, a tak rzeczywiście nie jest. I nie znam go od tej kadencji rady, tylko znam go już długie lata. Nie spoufalam się. Znam go jako byłego wiceprezydenta, byłego radnego, posła, kilku kadencji już jako człowieka przede wszystkim. I jestem pewien, że jest człowiekiem uczciwym i człowiekiem, który raczej nie jest tą osobą, jaką tu pokazano w tym artykule. Także taki mój apel na koniec do redakcji Wiadomości Ludzkich. Szanowna redakcjo, pozostań tygodnikiem społeczno-kulturalnym miasta Ruda Śląska i wszystkich jego mieszkańców. A barwy polityczne i walki polityczne, drogi tygodniku Wiadomości Ludzkie, albo pokazuj obiektywnie ze wszech stron, albo nie pokazuj wcale. Także o to apeluję do redakcji Wiadomości Ludzkich. Naszych wiadomości, z naszych pieniędzy, z naszych podatków utrzymywanych, jak to się często tu podkreśla. Także ja bym nie chciał, żeby moi koledzy, przedstawiciele naszego miasta byli przez naszą gazetę oczerniani. Szanowni państwo, jak my siebie nie będziemy szanować, to nie dziwić się potem, że Śląsk ma złą pastę w Warszawie. Taki mój apel świąteczny, żebyśmy jednak sobie dali wszyscy na wstrzymanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Kazimierz Myszur. Panie Urzędujący, Pani Prezydent, Panowie Prezydenci. Też chciałem się ustosunkować do tego pierwszego artykułu, ponieważ jakby uczestniczyłem w kontakcie z panią redaktor. Proszę państwa, mamy takie przekonanie wszyscy, że prasa nie kłamie. Chyba, że prasa kłamie. Mamy takie przekonanie, że to, co piszą dziennikarze, to jest prawdą. Nieraz się pytam, bo to pisało w gazecie, jak się na Śląsku mówi. Nie? Więc powinniśmy od redaktorów wymagać,
żeby pisali prawdę i rzetelnie. Prawdę i rzetelnie. Przecież to czytają nasi mieszkańcy, to czytają odbiorcy tejże naszej gazety. Ja przez ten krótkie kalendarium. Oczywiście pani redaktor dzwoniła na moją komórkę. Nie odbrałem telefonu, bo jak prowadzę spotkanie w biurze poselskim, to komórka zostaje w sekretariacie, żeby nie przeszkadzać w czasie rozmów z petentami. Taki jest zwyczaj u nas. Zadzwoniła pani redaktor na telefon stacjonarny do biura, odebrała pani asystent posła i pani redaktor mówi, żeby się chciała skontaktować z posłem, bo ma pytania w stosunku do podatku. Mówiła pani asystent, że w tej chwili dyrektor biura prowadzi rozmowę i nie może podejść. Skończyłem spotkanie, telefon drugi pani redaktor odebrałem. I pani redaktor mówi, że chce się skontaktować z posłem, a nie potrafi. Wytłumaczyłem oczywiście, że poseł był rano w Rudzie Śląskiej w biurze. Oczywiście dzwoniła, to było po 12, koło pierwszej. Wyjechał na wcześniej umówione spotkania i trudno będzie w tej chwili z posłem się skontaktować telefonicznie, ponieważ też ma taki zwyczaj, że jak prowadzi spotkania, to telefon ma wyłączony. Mówię, a do Rudy, ja mówię, a dzisiaj do Rudy Śląskiej już nie wróci. Był to poniedziałek i był to tydzień sejmowy. Wtorek rano poseł wyjeżdżał na posiedzenie już komisji. I pani redaktor, jakby to przyjęła, no dobrze, ona chciała, bo pisze o tych podatkach, no ale no, sytuacja może być trudna, bo poseł no, fizycznie nie będzie w stanie na to odpowiedzieć. I przyjęła to ze zrozumieniem. O 14:30 na mail poselski przyszły pytania. Pani redaktor wiedziała, że będzie trudno odpowiedzieć. Ja mówię, no ale dzisiaj, no to może jeszcze jutro, był to wtorek. A nie raz, jak chciałem umieścić jakieś oświadczenie czy artykuł, to mówi, nie, do piątku, bo później w poniedziałek to już jest za późno. I moje zdziwienie, jakie było, gdy czytałem pierwszy artykuł, że w podobnym tonie jak radny Jarosław Kania wypowiadał się poseł Tobiszowski. Duch jego chyba, bo jego tutaj przecież na sesji, tej części sesji i gdy była procedowana ta uchwała, przecież posła Tobiszowskiego nie było. Mało tego, i głosu nie zabierał. Oczywiście, jak się dobrze przypominam, interpelację na ten temat chyba odczytała radna Anna Łukaszyk. I to jest prawdą, że poseł na prośbę prezesa gmin śląskich, prezesa Chruszcza, z taką interpelacją w marcu wystąpił. Nie on, bo wystąpił jeszcze Izak Lodz, wystąpił wcześniej jeszcze Bolesław Piecha, wystąpił jeszcze poseł Wojtek Szarama. I to jest prawdą, oczywiście. Tylko ja nie wiem, dlaczego pani redaktor napisała, że w tonie agresji, czy w tym tonie, że pani prezydent łoi górnictwo, też wypowiadał się poseł Tobiszowski. No więc to było przekłamanie, proszę państwa. Ja rozmawiałem z panią redaktor, a wie pan redaktor, co pan skłoniło, żeby takie bzdury, taką nieprawdę napisać? No przecież no, na litość boską, no mogła pani się zapytać, przecież pani ze mną rozmawiała telefonicznie. Ja pani informacji udzieliłem, że nie będzie może możliwości dzisiaj, żeby na to pytanie odpowiedzieć. A po drugie, proszę państwa, no jak można o 14:30 wysłać pytania i żądać odpowiedzi, i w ten sam dzień, czy w tym. No są oczywiście różne redaktorzy się do biura zgłaszają, oczywiście wcześniej na spotkanie, wysyłają z wyprzedzeniem pytania, później spotykają się. Poseł bardzo chętnie się spotyka z dziennikarzami,
I nie było jeszcze takich sytuacji, że poseł nie odmówił. Zresztą w następnym artykule prezes Dziennikarz Polski mówi, że o pośle ma jak najlepsze zdanie, bo zna go z tej strony, że bardzo chętnie z dziennikarzami się spotyka i z dziennikarzami rozmawia. I to, że dostaje SMS-y później do Warszawy, czytają wiadomości, jesteś przeciwko górnictwu i tak dalej. No ten poseł, który był z ramienia PiS-u odpowiedzialny za debatę o górnictwie, ten, który prowadzi z ramienia sprawy gospodarcze i sprawy Śląska, ten poseł, który honorował Korfantego, gdzie są tylko trzy sale w Sejmie, które mają nazwy Geremka i jest Ślązak Korfanty, gdzie było odsłonięcie sali Korfantego, i temu posłowi się wciska w usta coś, co w ogóle nie powiedział. No oczywiście poseł rozmawia, no później konsekwencją jest następny artykuł, że poniosło posła. Ja zadałem pytanie może tutaj kolegom radnym, kogo by nie poniosło, jeśli ktoś by był oczerniany, niesłusznie opisywany. Proste. A odpowiedź sami państwo zadacie. Dziękuję. Dziękuję, pani prezydent. Panie przewodniczący, szanowni radni, drodzy mieszkańcy. Tak z gwoli sprostowania w lutym wystosowałam ja apel do posłów, żeby się tą sprawą zajęli. Niektórzy mi odpisali, był to pan Szarama, poseł PiS-u, że wystosował pismo, żeby sprawdzić, kto jeszcze tą sprawą się zajął. Sprawdziliśmy również interpelację. I to było akurat na moją prośbę. Także chciałam wiedzieć, ilu posłów odpowie na tą interpelację. I prawdą jest, że pani Izabela Kloc złożyła też interpelację osobno i również mi odpisała, że taką interpelację złożyła. To jest jedno. Wyrobiska uznawane za budowle wymagają od nas bardzo długiej procedury i kosztów. Koło 300 tysięcy rzeczoznawca chce, żebyśmy określili, czy to jest wyrobisko, czy budowla. Zaniechanie powoduje, o czym w prasie się wypowiadał pan radny Stania, który, ja to przynajmniej tak przeczytałam, że był zapytany. Był pan zapytany? Czy z sesji pani redaktor to wzięła? Był pan zapytany, przynajmniej ja to tak przeczytałam. Odpowiedział pan i pan wręcz powiedział, że powinno być jeszcze dodatkowy podatek nałożony na górnictwo. Jeżeli się mylę, to możemy również odczytać. Ale to nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że chcę, żeby jasno było powiedziane, czy wyrobisko jest budowlą, czy też nie, żebym ja nie była zobowiązana jako prezydent prowadzić niepotrzebnej, kosztownej dla nas procedury. Tak jak powiedziałam, rzeczoznawca wymaga, chce 300 tysięcy złotych za opinię, która najczęściej jest negatywna, ale kolegium od nas takiej procedury żąda. I żeby już inne plotki, bo ja plotkami się nie mam czasu zajmować, ale ostatnio mnie poraziły plotki, to je sprostuję. Zarząd nie dostał żadnych nagród. Naczelnicy nie dostali żadnych nagród i pracownicy urzędu też nie dostali żadnych nagród. W chwili obecnej nie jest nam łatwo finansowo, bo od wielu tygodni mówię, że nie dostajemy należnych nam środków. Podatek gruntowy Skarbu Państwa nie mamy jeszcze za 2012 rok, proszę Państwa. Robimy wszystko, żeby w mieście było dobrze. Robimy wszystko. I byłoby z mojej strony olbrzymią nieodpowiedzialnością,
nie wypłacenie nagród. Ja wiem, że na pracownicy chcieliby dostać nagrody. Ja też bym im chciała je wypłacić. Ale po prostu najpierw należy swoje własne, nasze, bo również i państwa, bo państwo są radnymi i powinniście się państwo poczuwać do tego, żeby było dobrze w Rudzie Śląskiej. I mam nadzieję, że tak jest. W związku z czym najpierw spłacamy nasze należności. Dwa dni temu spłaciliśmy obligacje 15 milionów, a odsetki od tych 15 milionów to była kwota 2 700 zł. No i wiecie, akwapark też spłacamy. Ale ja muszę być osobą odpowiedzialną, w związku z czym najpierw to, co mamy obowiązek zapłacić, a dopiero później inne należności. A nagrody, mam nadzieję, że pracownicy też będą dostawać. Jak tylko będziemy, ściągniemy należne nam podatki, bo odpowiednio procedury żeśmy wdrożyli. Bo jest to nieodpowiedzialność wielka rządu, że nie płacą nam należnych podatków, dotacji, to, co leży po stronie rządu. Nieodpowiedzialność. I myślę, że na tym skończymy. Ale będę demontować plotki, bo jestem porażona, że można w ten sposób postępować. Zwłaszcza, że pan radny Stania wystąpił z interpelacją, czy były i w jakiej wysokości nagrody. I mam nadzieję, że dostał odpowiedź, że ich nie było. Było w pierwszym półroczu, dostali pracownicy. A prezydent nie dostał, bo to państwa jest wola dać mi nagrodę lub nie. Z tym, żebym jej nawet nie przyjęła, bo zawsze postępowałam w ten sposób, że pracownicy byli najważniejsi. Także ani 7 tysięcy, ani 110 tysięcy, czy ileś tam, nikt żadnych nagród nie dostał. A teraz, proszę państwa, ja też chciałabym złożyć życzenia mieszkańcom i również jeszcze raz państwu, bo nareszcie niektórzy z nas podzielili się przed chwilą opłatkiem. Są to najpiękniejsze święta naszej tradycji. Rodzi się małe dzieciątko, które przynosi na świat miłość, szacunek i przede wszystkim pokój. Wzbudza otuchę w każdym człowieku, człowieku dobrej woli. I życzę wszystkim mieszkańcom i państwu zdrowych, spokojnych świąt, pełnych otuchy i miłości. A nowy rok niech nareszcie będzie dla wszystkich spokojny i szczęśliwy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Wesoły. Następnie pan radny Józef Osmenda. Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Dziękuję za to wystąpienie wiceprzewodniczącemu Markowi Kobierskiemu, bo spowodowało ono to, że ja nie muszę się unosić, a wręcz przeciwnie, refleksję w tej chwili mam taką, żeby to na spokojnie przekazać, bo nie można przechodzić obojętnie. To jest delikatnie powiedziane, że zostało tu dokonane przekłamanie w tym artykule. Tu się dokonało kłamstwo, a nie przekłamanie. To jest kłamstwo. I rzeczy należy nazywać po imieniu, a jako że władza tego miasta ceni rzetelne dziennikarstwo, ja apeluję o to, żeby właściciel tej spółki wyciągnął konsekwencje. Tego oczekuję, bo takie sprawowanie rzetelnego dziennikarstwa absolutnie mija się z czymkolwiek. Jeśli mówimy dzisiaj o godności, o pokoju na święta, uczciwości, to moim zdaniem za nieuczciwość i za kłamstwo należy wyciągać konsekwencje i doprowadzać do tego, żeby było dobrze. Ja dlatego dziękuję wiceprzewodniczącemu, bo ja również
poczułem się w jakiś sposób urażony, bo może radny Józef Osmenda nie miał tego na myśli, ale redakcja, cytując jego wypowiedź i w tej wypowiedzi pokazując, nie udzielono absolutorium, no to przecież nie, tak powiedział Marek Kobierski, Rocho, Zdzicho i Zbycho udzielają absolutorium, tylko Rada Miasta udziela absolutorium. To jest ewidentnie wskazanie. Ja się nie poczuwam do tych wszystkich zarzutów, które tu zostały postawione. Po prostu poparłem inicjatywę zgłoszoną z tej mównicy i tyle. Myślę, że nie należało na tym rozdzielać szat. A wkładanie posła Grzegorza Tobiszowskiego w ten cały incydent związany z tą uchwałą, to już jest śmieszność i kłamstwo, po prostu kłamstwo. I to jest niegodziwość, jeśli tu radny Osmenda mówił o niegodziwości. To jest niegodziwość. To jest niegodziwość. Więcej powiem. Niegodziwością jest, kiedy rozmowa telefoniczna, która jest wynikiem emocji, prywatna rozmowa telefoniczna, która jest wynikiem emocji, bo ja, tak mówię, staram się w tej chwili zachować spokojnie, ale gdybym to ja był bohaterem tego tekstu, nie byłbym spokojny i również bym się uniósł. Niegodziwością jest niepoinformowanie o tym, że nagrywam rozmowę. To jest niegodziwość. Ja nie wiem, czy to jest zgodne z prawem. Radziłbym to bohaterom tego tekstu sprawdzić, ale niegodziwość jest to na pewno. Bo proszę Państwa, nagrywanie po cichu, z ukrycia, to my dzisiaj nawet mamy wątpliwości, czy CBA to może robić. Nawet tu mamy wątpliwości. Służba. A dziennikarz nagrywa i cytuje w gazecie spółki miejskiej. Proszę Państwa, to chyba, to jest, to ja nie wiem, no jak to jest poniżej w ogóle wszelkiego przyzwoitości. Powiem więcej. Ja absolutnie nie pochwalam tego typu metod. Zwracam się do prezydenta miasta o wyciągnięcie konsekwencji. Mam nadzieję, że pani prezydent stanie na wysokości zadania, wyciągnie konsekwencje z tych artykułów i spowoduje, żeby ta gazeta, jeśli jest już wydawana, chodzi Rada Miasta i pani prezydent miała doprowadzić do tego, żeby spółka była całkowicie prywatna i niezależna i żeby nie było na nią wpływu, żeby nie była z miejskich pieniędzy. Ale jeśli już jest spółką miejską, to absolutnie nie może dopuszczać się tego typu rzeczy w stosunku do żadnego mieszkańca Rudy Śląskiej. Nieważne, czy to jest poseł, radny, czy zwykły pan Iksiński, górnik, hutnik, czy ktokolwiek. Nie może być takiego czegoś. Nie może być takiego czegoś, bo ta spółka jest na służbie tego mieszkańca. Na służbie tego mieszkańca jest ta spółka. Nie jest prowadzona za prywatne pieniądze. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tego. I tak jak mówię, no ja tutaj mocno apeluję do tego, żeby, do pani prezydent, o to, żeby nie zostawić tak tej sprawy. To, czy bohaterowie tych artykułów będą dochodzili swoich praw w inny sposób, to już jest inna rzecz. I się nie dziwię pani redaktor, która pisze, że z rozmowy poczuła się zastraszona, bo jeśli się w gazecie kłamie, insynuuje i pisze nieprawdę, to ja bym się też bał. I nikt mi tego nie musi mówić. Po prostu bym się bał. I jeśli się takie coś robi, należy się bać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan radny Józef Osmenda. Bardzo proszę. Pani radna Ewa Bąkała-Zawrona. Zawronek, przepraszam. Panie przewodniczący, państwo wiceprezydenci, szanowni radni. No chciałabym, żeby wszystkie gazety w naszym mieście były rzetelne. I te miejskie, i te prywatne. A mówię to dlatego, że Wiadomości Ludzkie potrafiły przeprosić za popełnioną pomyłkę. To, co zacytowały, przeprosiły za to, że pana posła nie było na sesji. I kto się będzie tłumaczył w imieniu Wiadomości Ludzkich? No na pewno nie ja, na pewno zrobią to Wiadomości Ludzkie. Natomiast ja do pewnej gazety, którego tytułu tutaj nie wymienię, ale na pewno państwo doskonale wiecie, o jakiej gazecie mówię,
dwukrotnie wysyłałam pisemne zawiadomienie i prośby o przeprosiny. I robił to również w moim imieniu adwokat. I nie doczekałam się. No więc albo wszystkie te gazety mają być... No oddaję, no je poczekam jeszcze. Jak jeżeli termin nie minie, to oddam. Tylko albo wszystkie gazety, i te miejskie, i te prywatne, sponsorowane. Więc o to właśnie apeluję, żebyśmy wszyscy byli równi. I posłowie, i radni, i pan Iksiński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Józef Osmenda. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zanim złożę życzenia w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej z upoważnienia przewodniczącego tego klubu, pana Dariusza Poterały, jednak muszę nawiązać do mojego pierwszego wystąpienia. Proszę Państwa, cała sprawa powstała w związku z projektem uchwały do premiera o podatku od budowli podziemnych. Jak ktoś mnie uważnie słuchał, to ja nawiązałem do 2002 roku i powiedziałem, że starzy radni z ostrożności procesowej, to taki termin prawniczy, a niektórzy być może z niewiedzy, bo byli przekonani, że nowy podatek, odrzucili projekt tej uchwały. Ja, proszę Państwa, oświadczam, że ja wiedziałem, za czym ja głosuję. Jako Józef Osmenda, radny, były górnik, głosując przeciw tej uchwale, ustosunkowałem się raz do tej ostrożności procesowej, a dwa do aktualnej sytuacji w górnictwie i około górniczego święta. Natomiast ja byłem pytany właśnie na okoliczność tego nowego podatku od budowli. To było dla mnie kłamstwo i to jest niegodziwość. Czytając te wszystkie pseudonimy, to moja wypowiedź we Wiadomościach Ludzkich dotyczyła przede wszystkim tego, ale też i połączyłem pewne rzeczy, o które może czuć się urażony kolega Marek Kobierski, ale to nie było moim celem. Nie było moim celem również urazić posła, za co też niepotrzebnie mnie wciągnięto w jakieś sprawy zawiłe. A proszę Państwa, to ja mogę czuć się urażony, bo jeżeli referendum pierwsze zgodnie z zasadami demokracji nie wyszło, rozumiem, to zacytowałem we Wiadomościach Ludzkich. Jeżeli drugie referendum z powodu niezebrania podpisów nie wyszło, a ja byłem wlekany po prokuraturze ludzkiej z tego powodu, to jest niegodziwość do potęgi. Bo ktoś spowodował, żeby mnie tam słuchano. Pytam się, za co? A jeżeli ja 26 czerwca przyszedłem na sesję absolutoryjną i do sesji nie doszło, to pytam się, czy to jest godziwe, czy to jest niegodziwe. To kto się tu ma prawo czuć urażonym? Jeżeli kolega Marek Kobielski czuje się urażony, to ja, kolego Marku, podwójnie czuję się urażony. Podwójnie. I punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Ja się bardzo cieszę, że kolega Marek powiedział, że on nie jest ani Richo, ani Alicja, ani tam jakiś WP. Dobrze, Marku, nie jesteś, ale oni tu są. Oni tu są. I z powodu nich była moja wypowiedź w Wiadomościach Ludzkich. Przede wszystkim z powodu nich. A potem, jak sobie przypomniałem, że jednak musiałem stawać przed prokuraturą i te inne rzeczy, powiedziałem to, co powiedziałem. Ale ja się tego nie wypieram. Natomiast w moim wystąpieniu nie chciałem urazić tych, którzy tak uważają. Kończę na tym. I tak jak powiedziałem, z upoważnienia przewodniczącego klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Darka Potera, jak również w imieniu kolegi Henryka Piórkowskiego, z tego miejsca chciałem złożyć wszystkim, bo radnym żeśmy już składali życzenia, mieszkańcom, braci górniczej przede wszystkim, bo tak się składa, że nasz klub to sami górnicy, zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, miłości, poszanowania, żeby ta Wigilia, która nas czeka, jednak tą gwiazdą nakreśliła
troszkę lepsze stosunki międzyludzkie, nie tylko między nami, ale i w całej Rudzie Śląskiej, żebyśmy wzajemnie jako Rudzianie się mieli dowartościować, a nowy rok, żeby nie przynosił nam podwyżek, tylko podwyżki zarobków, emerytur, rent i żebyśmy cieszyli się dobrym zdrowiem. Tego wszystkim życzy Klub Radnych SLD w Rudzie Śląskiej. Dziękuję. Pan radny... Pan radny Andrzej Stania, bardzo proszę.